Dzień, kiedy zabito prezydenta Kennedy'ego, na stałe wrył się w pamięć świadków. Ale mało kto przypomina sobie, jak złapano jego mordercę. Po raz pierwszy o jednym z największych pościgów w historii opowiedzą policjanci z Dallas. Świetna policyjna robota. Wyjawią nieznane szczegóły. Żaden inny detektyw nie odczuwał takiej presji jak oni. Oto historia 47 godzin od śmierci prezydenta Kennedy'ego do zastrzelenia Oswalda. Zawsze uważałem, że ktoś całkowicie pokpił sprawę. To dotknęło nas wszystkich. Niektórych bardziej niż innych. Zanim powstały teorie spiskowe, były tylko fakty. O schwytaniu Oswalda opowiedzą ludzie, którzy go osaczyli. Byłem zwykłym funkcjonariuszem, który wykonywał swoją pracę. JFK, sprawa Oswalda. Listopada 1963 roku, godzina 11:40. Prezydent Kennedy został ciepło powitany w Dallas. Przejazd ulicami miasta wymagał zaangażowania 1/3 wszystkich funkcjonariuszy policji. Wyznaczono trzy trasy, a prezydent wybrał tę przez centrum. Wzdłuż jej przebiegu zebrały się nieprzebrane tłumy. Dla nas to była dodatkowa robota. Policjantów niepokoiły nie tylko problemy logistyczne. Dallas było siedliskiem zaciekłych przeciwników Kennedy'ego. Atmosfera była napięta. Pewne grupy darzyły prezydenta niechęcią. Doszło do protestów. Rozrzucano obraźliwe ulotki. Współpracując z Secret Service, policja z Dallas skierowała do zabezpieczenia wizyty ponad 400 funkcjonariuszy. Prezydencka wizyta trafiła kapitana Fritza. Powiedział: jeśli coś złego go tu spotka, to będzie istna katastrofa. Przodem jechały policyjne motocykle. Ich zadaniem było zapewnienie przejazdu na skrzyżowaniach i pilnowanie porządku. Znajdowałem się za prezydencką limuzyną. Zdawało się, że wszyscy mieszkańcy Dallas wylegli na ulicę, aby zobaczyć prezydenta. Nie mogłem oderwać wzroku od tłumów. Ludzie klaskali i pozdrawiali Kennedy'ego. Nic nie zapowiadało tragedii. To było poważne zadanie. Byliśmy dumni, że nam je powierzono. Godzina 12:29. Prezydencka limuzyna skręca na zachód i kieruje się ku Dealey Plaza. Niedaleko, na rogu ulic Houston i Elm, wznosi się teksańska składnica podręczników. Stałem w połowie Elm Street, a budynek składnicy znajdował się po mojej prawej. Spojrzałem na niego, był może 100 metrów ode mnie. Pewnie mógłbym dostrzec w oknie Oswalda, gdybym wiedział, gdzie patrzeć. Przejechaliśmy połowę Houston Street, kiedy rozległ się huk. W ciągu 9 sekund padły 3 strzały. 2 trafiły prezydenta. Mam pewność, że strzelano 3 razy. Byłem w Marines. Wpajano nam, abyśmy liczyli zużywaną amunicję. Wiedziałem, że ktoś strzelał. Nie miałem pojęcia skąd. Coś okropnego. Ludzie byli przerażeni. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Jedna kobieta wymiotowała. Ktoś osłaniał dzieci.
To było coś niewiarygodnego. Byłem w centrum dowodzenia. Wiedzieliśmy jedynie, że oddano strzały w stronę prezydenckiej limuzyny. Jeden z motocyklistów eskorty donosił, że obrażenia Kennedy'ego najprawdopodobniej są śmiertelne. Zjechałem na lewo i spojrzałem na panią Kennedy. Była w szoku. Na jej ubraniu i we włosach widziałem kawałki mózgu i krew. Podobnie na oparciu fotela przed prezydentem. Na podłodze leżały porozrzucane kwiaty. Zrozumiałem, co spotkało Kennedy'ego. Prezydencka kolumna pomknęła do szpitala Parkland. Mieszkańcy Dallas byli w szoku. Policjanci znaleźli się w centrum narodowej katastrofy. Trudno opisać, jak się czuliśmy. W naszym mieście zabito prezydenta. Zamach do dziś nie daje mi spokoju. To był najgorszy dzień w moim życiu. Co się stało, to się nie odstanie. Zapanował chaos. Policjanci działali, opierając się tylko na wyszkoleniu. Funkcjonariusz, który usłyszał strzały, pobiegł do składnicy książek. Patrolowy Marion Baker poprosił menedżera, Roya Trulliego, o pomoc w przeszukaniu budynku. Kiedy wspięli się na drugie piętro, coś zwróciło uwagę policjanta. Zauważył mężczyznę, Lee Harvey'a Oswalda. To zabójca, ale policjant o tym nie wie. Pan Trulli potwierdził, że to jeden z pracowników. Puścili Oswalda wolno. Nie mogli postąpić inaczej. Nie było wobec niego podejrzeń. Kilka minut później naoczny świadek zeznaje, że w oknie składnicy widział człowieka z karabinem w ręku. Policja zamknęła budynek, ale za późno. Oswald był już na zewnątrz. Wyszedł frontowymi drzwiami i złapał autobus na Elm Street. Nie ujechał nim daleko. Drogówka całkowicie zablokowała skrzyżowanie Elm i Houston Street. Zniecierpliwiony Oswald wysiada z autobusu. Kilka przecznic dalej łapie taksówkę i niepokojony odjeżdża. 500 North Beckley. Yes, sir. Do budynku składnicy dociera kapitan Will Fritz, szef Wydziału Zabójstw. On i jego podwładni nie zabezpieczali trasy przejazdu. To był wielki błąd, do którego przyznało się później Secret Service. Kiedy Fritz pojawił się na miejscu, szef Secret Service przywitał go słowami: dopóki pozostanę na stanowisku, nigdy nie będziecie stać z boku. As long as I'm in charge here, you and your men will never be cut out of another parade. Kapitan Fritz przejmuje ster poszukiwań zamachowca. Jego podkomendni to asy wywiadowcze. Ich znakiem rozpoznawczym są białe kapelusze Stetson. Byliśmy znani z tego, że sprawy morderstw rozwiązywaliśmy w błyskawicznym tempie. Cieszyliśmy się zasłużoną reputacją. Zawsze byliśmy w stanie wskazać winnego. Detektywom przypadło w udziale rozwiązanie zagadki stulecia. Pierwsza po południu. Pół godziny po zamachu. W szpitalu Parkland stwierdzono zgon prezydenta Kennedy'ego.
Uniknąwszy policji na Dealey Plaza, Oswald wraca do mieszkania w Oak Cliff. Spędza w nim ledwie kilka minut. Dość, żeby zabrać kurtkę i rewolwer. Na piechotę ruszył w kierunku 10 ulicy, gdzie skręcił na wschód. Tam zauważył go funkcjonariusz Tippit. J.D. Tippit, podobnie jak inni policjanci na patrolu, był sam. Zobaczywszy Oswalda, bezskutecznie próbuje zawiadomić centralę. Świadkiem zdarzenia jest kobieta. Widzi, jak radiowóz zwalnia, a policjant woła mężczyznę. Proszę wyjąć ręce z kieszeni. Funkcjonariusz Tippit nie wie, że znalazł się oko w oko z zabójcą prezydenta. Od zamachu na prezydenta minęło 41 minut. Funkcjonariusz J.D. Tippit zatrzymał Lee Harvey'a Oswalda. Świadkiem jest kobieta, ale nie słyszy rozmowy. Mogę przypuszczać, o co pytał Tippit. Sam robiłem to wiele razy, kiedy prowadziłem poszukiwania i widziałem kogoś odpowiadającego rysopisowi podejrzanego. Nikt nie potrafił przewidzieć, co za chwilę zrobi Oswald. Kobieta spojrzała w oczy mordercy. Miała to zapamiętać do końca swoich dni. Świadkowie widzieli, jak Oswald uciekał Patton Street. Minut temu Oswald zabił prezydenta Stanów Zjednoczonych. I było pewne, że nie cofnie się przed niczym, aby uniknąć schwytania. Detektyw Elmer Boyd i policjanci z Wydziału Zabójstw przeczesują najwyższe piętro składnicy książek, gdy dochodzi do ważnego odkrycia. Byliśmy na 7 piętrze, kiedy zostaliśmy sprowadzeni na 6, gdzie ktoś znalazł łuski po pociskach. W południowo-wschodnim rogu budynku zauważono stos pudeł, osłaniający okno wychodzące na Elm Street. Stąd celował zamachowiec. Niedaleko leżały trzy łuski i papierowa torba. Policjanci rozdzielili się w poszukiwaniu broni. Tymczasem w Oak Cliff Temple Bowley i jego córka trafili na ciało policjanta, który zginął z ręki Oswalda. Wyjechałem zza rogu i zauważyłem radiowóz. Obok leżał policjant. Zaparkowałem spory kawałek od niego. Nie chciałem, żeby moja 12-letnia córka oglądała zwłoki. Wysiadłem z auta i podszedłem bliżej. Jakiś facet próbował się połączyć przez radio, ale nie umiał go obsługiwać. Miałem podobne u siebie. Wywołałem centralę i zawiadomiłem o sytuacji. Informacja dociera do wszystkich radiowozów i posterunków w Dallas. Jakiś praworządny obywatel zawiadomił, że zabito policjanta. To był 63 rok. Wtedy nikt nie śmiał podnieść broni na funkcjonariusza. Trudno nam było pogodzić się z tym, co słyszeliśmy. Tippit i ja przyjaźniliśmy się. Sporo o nim wiedziałem.
Zawsze gdy wysiadał z radiowozu, poprawiał czapkę na głowie. To był jego nawyk. I kobieta, która była świadkiem strzelaniny, mówiła, że Tippit trzymał dłoń przy daszku, gdy Oswald wyciągnął broń i go zastrzelił. Policjant został zabity, a jego morderca przebywał na wolności. Tymczasem w składnicy książek policjanci dokonali kolejnego odkrycia. Pomiędzy pudłami znaleźli wojskowy karabin włoskiej produkcji z celownikiem optycznym. Nie mieli wątpliwości, że z tej broni zastrzelono Kennedy'ego. Ale to nie koniec. Kapitan poprosił pana Trulli, aby sprawdził obecność pracowników. Brakowało tylko Oswalda. Kapitan powiedział, chcę zamienić z nim słówko. Gdzie mieszka? 16 minut po zamachu policja z Dallas odnalazła miejsce, z którego go dokonano, łuski po pociskach i broń. Znany był rysopis zamachowca, a także jego nazwisko. Prezydent Kennedy zmarł o godzinie 13 czasu centralnego, a więc 38 minut temu. Godzinę po zamachu obywatele wiedzieli już, że prezydent nie żyje. Na lotnisku Love Field nowy prezydent Lyndon B. Johnson nakazuje zabrać ciało do Waszyngtonu. W Oak Cliff, 5 przecznic od miejsca, gdzie zginął funkcjonariusz Tippit, kierownik sklepu obuwniczego, John Brewer, słyszy syreny policyjne. Miałem wyjść na zewnątrz, kiedy do sklepu zbliżył się mężczyzna. Nie patrzył na witrynę, po prostu stał i próbował nie rzucać się w oczy. Pomyślałem, że coś tu nie gra. Wyszedłem na zewnątrz i odprowadziłem go wzrokiem. Oswald znowu postąpił w nieprzewidziany sposób. Nie kupując biletów, śliznął się do kina. Podszedłem do bileterki. Julie Postal. I spytałem, czy sprzedawała bilet mężczyźnie, którego jej opisałem. Odparła, że nie. Oswald znikł wewnątrz budynku, ale Julia zawiadomiła policję. Wszyscy czekali na te informacje. Dostaliśmy rozkaz, żeby udać się do kina Texas Theater. Budynek otoczyło ponad tuzin policjantów. W środku skrył się morderca prezydenta i policjanta. Siedemdziesiąt osiem minut po tym, jak zamachowiec zastrzelił prezydenta Kennedy'ego, teksańscy policjanci osaczyli go w kinie Texas Theater. Funkcjonariusze byli pewni, że ścigają zabójcę policjanta. Stałem przy wyjściu z kina, gdy usłyszałem hałas za drzwiami. Uchyliłem je i zobaczyłem policjanta, który przycisnął mnie do ściany. Miał w rękach wielką spluwę, chyba strzelbę. John Brewer wskazuje policjantom podejrzanego. Lee Harvey'a Oswalda. Zaczęliśmy się rozglądać po sali. McDonald poszedł na lewo, a ja, Walker i Hudson na prawo. Officer Walker and Officer Hudson.
Oswald przez cały czas siedział spokojnie, obserwując, co się dzieje i planując następny ruch. Przedsionek kina wypełnia się policjantami i dziennikarzami. Funkcjonariusz Nick McDonald nie spuszcza oka z Oswalda. Policjanci wyszli zza ekranu i szli przejściami między fotelami. Nick podszedł do Oswalda i wywiązała się szamotanina. Byłem 3-4 metry od całego zajścia. Oswald sięgnął pod koszulę i wyciągnął rewolwer z zapaska. McDonald chwycił za broń, ale Oswald pociągnął za spust. Zadziwiające, ale rewolwer nie wystrzelił. McDonald zablokował palcem mechanizm spustowy i to ocaliło mu życie. Do dziś mam tę scenę przed oczyma. Dopisało nam szczęście. Oswald chciał nas pozabijać i zrobiłby to bez wahania. Skuli go kajdankami i poprowadzili ku drzwiom. Oswald spojrzał mi prosto w oczy. Nie wiem dlaczego. Może wiedział, że to ja sprowadziłem policję. Krzyczał, że nie stawia oporu. Dobre sobie, robił coś dokładnie przeciwnego. Zaledwie 88 minut od zamachu policja z Dallas zatrzymała podejrzanego o morderstwo. To był kawał świetnej roboty. W jakim innym mieście tej wielkości udałoby się złapać podejrzanego w niecałe 2 godziny? Ale to nie koniec. Oswald utrzymuje, że jest niewinny. Wiadomości roznoszą się lotem błyskawicy. Hol budynku Wydziału Zabójstw wypełnia się dziennikarzami, którzy chcą relacjonować sprawę stulecia. Do dziś nie wiem, skąd się wszyscy wzięli. Chyba spadli z nieba. To był istny dom wariatów. Na podłodze walało się tyle kabli, że nie sposób było chodzić. Na stojakach piętrzyły się aparaty fotograficzne. Kapitan Fritz szybko ustala, że nieobecny pracownik składnicy także nazywał się Oswald. Zatrzymany staje się głównym podejrzanym o zabójstwo prezydenta. Przesłuchanie ma prowadzić szef Wydziału Zabójstw. Był jednym z najlepszych śledczych, jakich spotkałem. Jednak kiedy obserwowałem przesłuchanie, zastanawiałem się, o co on u licha pyta. Wiele się nauczyłem od Fritza. Ludzie będą mówić o sobie nawet wtedy, gdy nie chcą odpowiadać na pytania. W ten sposób można z nich wyciągnąć potrzebne informacje. Kapitan Fritz trafił na godnego przeciwnika. Gdzie pracujesz? W składnicy książek. Jak dostałeś pracę? Zostałem polecony przez przyjaciółkę. Na każde pytanie miał gotową odpowiedź. Oswald był spokojny i rzeczowy. Nie denerwował się jak ktoś, kto wpadł w poważne tarapaty. Opanowanie ulotniło się jak kamfora, gdy do przesłuchania włączyło się FBI. Jestem agent James Hostie. Ma pan prawo zachować milczenie. To pan nękał moją żonę. Hostie obserwował Oswalda od czasu jego powrotu ze Związku Radzieckiego. Przesłuchiwał też jego żonę. Wyszło na jaw, że Oswald kontaktował się z radziecką ambasadą w sprawie podróży do stolicy Meksyku. Kiedy Hostie dowiedział się, że Oswald jest podejrzany o dokonanie zamachu, wpadł w panikę. To na pewno on. Jedziemy.
Gdyby okazało się, że Oswald był radzieckim agentem i dokonał zamachu z polecenia Moskwy, oznaczałoby to wojnę ze Związkiem Radzieckim. Gdy Hosty zaczął drążyć temat podróży do Meksyku, Oswaldowi puściły nerwy. Usiadł przy stole i przestał zwracać uwagę na kogokolwiek w pomieszczeniu. Kompletnie zamilkł. Fritz wiedział, że w ten sposób niczego nie osiągnie. Żałuję, że kapitan Fritz nie miał więcej czasu, aby przesłuchać Oswalda. Jestem pewien, że wyciągnąłby z niego znacznie więcej. Podejrzany do niczego się nie przyznawał. Dziennikarze zamienili przesłuchanie w całodobowy cyrk medialny. Oswald wiedział, że za drzwiami czekają dziennikarze. O to właśnie mu chodziło. Kiedy przewoziliśmy go do więzienia i z powrotem, zasypywali go pytaniami, a on z chęcią na nie odpowiadał. Byłem przesłuchiwany bez obecności prawnika. Pomimo trudności, policjanci nadal zbierali materiał dowodowy. Oswalda pokazano świadkom morderstwa funkcjonariusza Tippita. Jednym z nich była Helen Markham, na oczach której zastrzelił on policjanta. Rozpoznała go bez trudu. To ten drugi. Znaleźliśmy wielu naocznych świadków. To był nasz as w rękawie. Jest pan pewien? Bez dwóch zdań. Biegł z rewolwerem w dłoni. W tym samym czasie policjanci przeszukują pokój, który Oswald wynajmował w Oak Cliff. Zabezpieczyli wiele dowodów rzeczowych. O 7:30 wieczorem Oswald został oskarżony o zabójstwo funkcjonariusza Tippita. 4 godziny później kapitan Fritz oznajmia, że można mu postawić zarzut zamachu na prezydenta Kennedy'ego. W krótkim czasie zebrano wiele poszlak. Na niekorzyść podejrzanego przemawiało to, że nie było go na liście pracowników obecnych w budynku składnicy. Świadkowie widzieli strzelbę wystawioną przez okno składnicy. W budynku znaleziono stanowisko strzeleckie, broń i łuski po nabojach. To nie wszystko. Na pudłach znaleziono odciski palców, podobnie jak na broni. Gdyby należały do Oswalda, byłby to ostateczny dowód. Krótko po północy Oswald staje przed dziennikarzami. Nie wiem, co się dzieje. Chciałbym poprosić o adwokata. Odgrywa rolę niewinnej ofiary. Czy zabił pan prezydenta? Nie postawiono mi takiego zarzutu. O jego śmierci dowiedziałem się od dziennikarzy. Jakby nie dość było prasy, na policję z Dallas naciski zaczął wywierać Waszyngton. Kiedy prezydent Johnson wrócił do Waszyngtonu, wezwał dyrektora Hoovera i powiedział: chcę, żeby to FBI przejęło i prowadziło śledztwo. Szkopuł polegał na tym, że prawo federalne na to nie zezwalało. Prokurator rejonowy zdawał sobie sprawę, że FBI nie miało nad nami żadnej władzy. Zajmowaliśmy się tym zabójstwem, tak jak każdym innym. J. Edgar Hoover zażądał, aby dowody, w tym karabin, przesłano do laboratorium biura w Waszyngtonie. Szef policji Dallas, Jesse Curry,
Zgodził się pod warunkiem, że zostaną zwrócone w 24 godziny. Następnego ranka stosunki policji z Dallas i FBI znacznie się pogorszyły, gdy Curry szczerze odpowiedział na pytania dziennikarzy. Policja nie wiedziała, że Oswald był w Dallas, choć FBI było tego świadome. Czy biuro nie powinno was poinformować? Oczywiście. Hoover wpadł w szał, gdy usłyszał ten wywiad. Co gorsza, Curry mówił prawdę. Policja nie została o niczym poinformowana. Sprawa stała się polityczna. Hoover skontaktował się z szefem biura FBI w Dallas, Gordonem Shanklinem, i kazał zmusić Curry'ego do sprostowania wypowiedzi. Okazało się, że szef policji w Dallas nadepnął na odcisk dyrektorowi FBI. Curry nie miał wyboru. Musiał cofnąć swoje słowa. Ale prawda i tak wyszła na jaw. Policja nie wiedziała, że sympatyzujący z komunistami uciekinier pracował na trasie przejazdu prezydenta. To był szok. Nie byliśmy zadowoleni. Nie było powodu, dla którego mieli utrzymywać nas w nieświadomości. Wariactwo. Zaradzilibyśmy zagrożeniu. Nic nie zrobili. Co wiedziało FBI? Oswald był zagorzałym marksistą, który uciekł do Związku Radzieckiego i starał się tam o jego obywatelstwo. Wrócił do Stanów Zjednoczonych z rosyjską narzeczoną, a agent Hosty wytropił ich w Dallas. Wiedział też, że Oswald pracuje w składnicy książek. Po wszystkim rozmawiałem z szefem biura FBI w Dallas i spytałem: na Boga, wiedzieliście, że pracował w budynku na trasie przejazdu kolumny prezydenckiej, że był zwolennikiem Związku Radzieckiego? Dlaczego go nie zatrzymaliście? Odparł tylko: nie chcieliśmy, aby został bez pracy. Dodałem: przez to Kennedy stracił życie. Po fakcie przeanalizowałem akta Oswalda i doszedłem do wniosku, że nie zawierały niczego, co mogłoby wskazywać na prawdopodobieństwo dokonania zamachu. There was nothing that was known to the FBI that would indicate that he would be any threat to the president. Naciski polityczne dodatkowo skomplikowały śledztwo. Mimo kilkugodzinnego przesłuchiwania, kapitan Fritz nie skłonił Oswalda, aby przyznał się do winy. FBI i Secret Service bez przerwy wtrącały się do śledztwa. W takich warunkach nie ma co liczyć na powodzenie. Gdyby pozwolili Willowi Fritzowi działać, Oswald przyznałby się do winy. Potrzeba było więcej czasu. Kapitan wiedział, że należy jak najszybciej przenieść Oswalda do więzienia, z dala od zgiełku i zamieszania. Kłopot polegał na tym, że kapitan Curry obiecał dziennikarzom, że będą mogli być świadkami wyprowadzenia podejrzanego. Już w piątek zaczęliśmy odbierać anonimowe telefony, w których grożono, że Oswald zostanie porwany, torturowany i zabity. Ludzie dzwonili i zapowiadali: zabijemy Drania. Kiedy w świat poszła informacja, że Oswald będzie przewożony furgonetką, ludzie grozili, że ją podpalą. Policjanci sugerowali, aby przewieźć zamachowca pod osłoną nocy. Naciski z magistratu to uniemożliwiły. Więzień miał zostać przewieziony publicznie następnego ranka. Niedzielne przedpołudnie. U szczytu rampy parkingowej, która prowadziła do piwnic ratusza, zaparkowano opancerzoną furgonetkę.
Na ulicach gromadziły się setki gapiów, a w podziemiach tłoczyli się dziennikarze. Świadomy niebezpieczeństwa kapitan Fritz rozkazuje detektywowi Lewelowi, żeby przykuł się kajdankami do więźnia. Powiedziałem mu: Lee, jeśli ktoś będzie do ciebie strzelał, oby był takim snajperem jak ty. Chodziło mi o to, żeby trafili jego, a nie mnie. Odparł: nikt do mnie nie strzeli. Potem się roześmiał. Pobechtałem jego ego, chwaląc umiejętności strzeleckie. Pragnął podziwu i usłyszał ode mnie pochwałę. Policjanci wierzyli, że w kilka chwil bezpiecznie wyprowadzą Oswalda z budynku. Najpierw jednak musieli przejść przez szpaler dziennikarzy i kamer. Ludzie przepychali się, walcząc o lepsze miejsce. Byłem w czwartym czy piątym rzędzie. Wszyscy niecierpliwie czekali. Nagle rozległ się szmer. Idzie. Kiedy wyszedłem zza rogu, kamerzyści i fotografowie włączyli lampy. Blask na chwilę mnie oślepił. Spojrzałem w dół i zobaczyłem go, jak trzyma pistolet przy udzie. Ledwie 48 godzin po zamordowaniu prezydenta Kennedy'ego policja w Dallas aresztowała podejrzanego i zgromadziła przeciwko niemu solidny materiał dowodowy. Do pancernej furgonetki prowadzi go detektyw Jim Lovell. Oswald został postrzelony. Szarpnąłem nim, żeby schować go za sobą, ale nie dałem rady. Był zbyt blisko. Jeden pocisk trafia Oswalda w brzuch. Ranny upada na podłogę, a policjanci rzucają się na napastnika. Chwyciłem Oswalda za ramię i pociągnąłem do tyłu. Inni policjanci przycisnęli go do ziemi. W końcu udało się go przenieść do wnętrza budynku. Wezwano ambulans, który momentalnie przyjechał. Panował kompletny chaos. Lovell wskakuje do karetki. Walczy o życie więźnia. Chwyciłem go za prawą rękę i próbowałem wyczuć puls, ale bezskutecznie. Dokąd go zabieracie? Do szpitala Parkland. Co za ironia, tam gdzie Kennedy'ego. Oswald nie odzyskał przytomności. Detektyw Lovell wiedział, że morderca wymknął się sprawiedliwości. Nic nie powiedział, do niczego się nie przyznał. Wszyscy zachodzą w głowę, kto targnął się na życie Oswalda. Niepokojące, ale policja nader dobrze zna zabójcę. To właściciel klubu nocnego, Jack Ruby. Kiedy go obezwładniono, powiedział: chłopaki, to ja, stary Jack. Sądził, że z wdzięczności poklepiemy go po ramieniu i powiemy: powinieneś bardziej uważać. Robbie był właścicielem klubu ze striptizem, który wielu funkcjonariuszy często odwiedzało. Jack był miły dla gliniarzy, ale uważam go za idiotę. Lubił się popisywać i być w centrum uwagi. Sądzę, że strzelił do Oswalda, licząc na poklask. Był nieobliczalnym ryzykantem. Czy to pożar, czy nalot policji, pchał się w sam środek zamieszania, byleby się móc tym pochwalić. Padają pytania, jak Ruby dostał się do piwnicy? Czy nie pomógł mu ktoś z policji?
Do zbadania sprawy powołano specjalny zespół. Porucznik Paul McCarren jest ostatnim żyjącym spośród tworzących go 5 oficerów. Curry strzelił nam pogadankę, powiedział. Jesteście najlepszymi z najlepszych. Musicie dojść do tego, czy ktokolwiek z naszych pomógł Rubiemu dostać się do piwnicy. Po 18 długich dniach i ponad setce rozmów z policjantami i dziennikarzami, zespół doszedł do ostatecznej konkluzji. Z dużą dozą pewności mogliśmy stwierdzić, że żaden z funkcjonariuszy nie pomagał Jackowi Rubiemu. Oswald zginął w wyniku zbiegu okoliczności i złej ochrony. Kilka chwil przed wyprowadzeniem aresztowanego, Ruby prześlizgnął się pod osłoną radiowozu i zszedł do piwnicy. Chwilę później zobaczył Oswalda. Nie miał żadnego genialnego planu. Działał na ślepo. Dostrzegł szansę i z niej skorzystał. Jednym pociskiem Ruby zaprzepaścił szansę na postawienie Oswalda przed obliczem sprawiedliwości. Spytałem go, dlaczego to zrobił. Nie pomógł nam, strzelając do Oswalda. Odparł, chciałem zostać bohaterem, a narobiłem tylko większego bałaganu. Detektywi z Wydziału Zabójstw sami stali się obiektem nienawiści. Zewsząd otrzymywali groźby. Zrobili wszystko, co w ich mocy, a jedna polityczna decyzja, żeby przewieźć Oswalda, zniweczyła ich wysiłek. Śmierć zamachowca odcisnęła się piętnem na policji z Dallas. Sprawność, z jaką zatrzymano zamachowca, jest bagatelizowana po dziś dzień. Mnożą się za to teorie spiskowe. Byliśmy jednym z najlepszych wydziałów w Stanach. Doprowadzilibyśmy do skazania Oswalda. Gdyby trafił za kratki, wszystkie teorie spiskowe nie byłyby warte funta kłaków. Wykonaliśmy kawał świetnej roboty, a krytyka, jaka na nas spadła, sprawiła, że staliśmy się sobie bliscy. Niczym bracia. Zrobiliśmy, co w naszej mocy. Nie musieliśmy za nic przepraszać. 50 lat później więź między policjantami jest równie silna jak kiedyś. Utrzymujemy stały kontakt. Pomagamy sobie i się przyjaźnimy. Byli uczciwymi ludźmi, nie kłamali, nie wykorzystywali swojej pozycji. To prawdziwi bohaterowie. Żaden ze mnie heros. Byłem tylko policjantem i wykonywałem swoją pracę. Tamten fatalny listopad zapisał się w pamięci oddanych policjantów smutkiem po śmierci prezydenta i utracie kolegi oraz dumą ze świetnie wykonanej pracy. Wersja polska, Masterfilm, tekst Marcin Drożkowski, czytał Piotr Borowiec. Już za